Witam serdecznie, Janusz Kowalski, jesteśmy w kombinacie rolnym Kietrz. Wizyta pana wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka w tej jednej z najlepszych polskich spółek Skarbu Państwa. Na pewno perełce, jeżeli chodzi o polski holding spożywczy, czyli Krajową Grupę Spożywczą, do której już dzisiaj należy ta spółka, kombinat rolny Kietrz. Pan minister uczestniczył również w procesie przekazywania i budowy tej wielkiej grupy, która ma pomagać rolnikom, ale zanim oddamy głos panu ministrowi, poproszę Tomasza Ognistego, szefa NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, rolnika właśnie z powiatu głubczyckiego, gdzie są jedne z najlepszych ziem, jeżeli chodzi o uprawę rolną w Polsce, o kilka słów na temat tego, jak ważna jest to spółka z punktu widzenia interesów polskich przedsiębiorców, czyli rolników indywidualnych, polskich rolników, i jak ta współpraca między kombinatem rolnym Kietrz a rolnikami wygląda w praktyce. Dokładnie. Kombinat rolny Kietrz jest w Krajowej Grupie Spożywczej. Na to bardzo czekali rolnicy i dzisiaj rolnicy liczą również na to, że takie firmy jak Kietrz wejdą w handel z rolnikami indywidualnymi. Mam tu na myśli skup płodów rolnych, takich jak rzepak, zboże, kukurydza, jak również przyszłościowo patrząc na handel nawozami oraz środkami ochrony roślin, gdzie również okoliczni rolnicy i nie tylko będą mogli się zaopatrywać. Jest to duża szansa, jeśli chodzi o ochronę rolników indywidualnych w tych wszystkich firmach korporacyjnych, które działają na rynku polskim, ponieważ jest to podmiot państwowy, który będzie miał realny wpływ na ceny, które w obecnej chwili na rynku występują. Chodzi nam o to, żeby właśnie takie spółki jak Kombinat Rolny Kietrz były takim buforem. Jeśli ceny zbyt szybko rosną, właśnie wtedy taka spółka jak Kombinat Rolny Kietrz interweniuje. Jeśli ceny zbyt gwałtownie spadają, również w tym samym momencie następuje interwencja tej spółki. I na to rolnicy lokalni tutaj z powiatu głubczyckiego, raciborskiego, ale myślę, że i również z dalszych odległości bardzo na to liczą i również tutaj liczymy, że wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa będziemy budować tą siłę polskiego rolnictwa. Właśnie po to przyjechał pan Norbert Kaczmarczyk, wiceminister rolnictwa, tutaj do województwa opolskiego, do powiatu głubczyckiego. Spotykamy się w Kietrzu, spotykamy się w Głubczycach, rozmawiamy z rolnikami. Panie ministrze, czy dokładnie pan tak dokładnie widzi rolę kombinatu rolnego Kietrz i w ogóle spółek Skarbu Państwa, które są pod kontrolą polskiego rządu w kontekście właśnie realizowanej polityki rolnej? I co by chciałby pan jeszcze przekazać tutaj opolskim rolnikom? Jest pan dzisiaj po całym dniu spotkań z rolnikami i w powiecie namysłowskim, i teraz tutaj w powiecie głubczyckim. Szanowny panie pośle, szanowni państwo, Kietrz to tak naprawdę bezpieczeństwo żywnościowe Polski, to bezpieczeństwo i suwerenność naszego kraju. Takie spółki i takie piękne obiekty za naszych poprzedników w latach transformacji były niszczone, dlatego że niszczono Polskę na trzech obszarach i dzisiaj w sytuacji wojennej widzimy, po co było to robione. Niszczono Polskę od strony militarnej, niszczono Polskę od strony energetycznej i niszczono Polskę od strony żywnościowej. Takie wspaniałe obiekty, takie wspaniałe zbiorniki na kilkadziesiąt tysięcy ton były niszczone albo sprzedawane za bezcen, potem zrównywane z ziemią i na tych miejscach budowano osiedla. Rzeczywiście osiedla i rozwój miast jest niezwykle istotny, natomiast bezpieczeństwo żywnościowe i te zbiorniki mogły do dzisiaj służyć polskiej gospodarce, polskim rolnikom, ale przede wszystkim budować bezpieczeństwo i suwerenność państwa polskiego na arenie międzynarodowej, bo w sytuacji, gdzie Unia Europejska ma problemy militarne, ma problemy energetyczne, to Polska, mając kilkanaście milionów ton zbiorników więcej, mogła być dzisiaj niezwykłym buforem, jeżeli chodzi o wsparcie państw,
którym brakuje pszenicy, którym brakuje zbóż, którym brakuje kukurydzy i Polska mogła podejmować poprzez państwowe spółki zboże z Ukrainy wielkimi wolumenami i handlować nimi poprzez właśnie współpracę z państwami afrykańskimi. Chciałbym, moim marzeniem jest to, by takie wolumeny w przyszłości pojawiały się w państwowych spółkach, ale żeby one nie trafiały na wolny rynek, żeby były bezpieczeństwem żywnościowym państwa, tak jak bezpieczeństwem jest gaz, tak jak bezpieczeństwem jest węgiel, tak jak bezpieczeństwem jest czołg, żołnierz i broń. Takim bezpieczeństwem powinny być dodatkowe wolumeny zbóż. Dzięki temu moglibyśmy dzisiaj bezpiecznie i spokojnie patrzeć w przyszłość i rozmawiać o na przykład wypłacie funduszu z Krajowego Planu Odbudowy, czy dyskutować mądrze o wsparciu państw afrykańskich, które być może w przyszłości poprzez braki zbóż będą musiały migrować, ta ludność będzie musiała migrować za chlebem w kierunku europejskim. Dlatego Kietrz to bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego Kietrz to wzór, bo przecież wiem, że jesteście państwo na etapie 40% koszenia rzepaku, te żniwa wychodzą wam bardzo dobrze, bo po rozmowach z panem prezesem, z kierownictwem wychodzi na to, że będą naprawdę bardzo dobre plony i chciałbym ja i koledzy rolnicy, koledzy politycy uczyć się od was, w jaki sposób osiągać tak wspaniałe wyniki, bo dzisiaj dobry wynik, jeżeli chodzi o plonowanie, to rentowność gospodarstwa. Tak duże, wysokie koszty produkcji, paliwa, nawozów, gazu, bo przecież gaz to nawozy, mogą doprowadzić gospodarstwa do zubożenia, a jednocześnie te sytuacje mogą prowadzić do wysokich cen na półkach sklepowych. Państwo pokazują, jak to robić, państwo dają wzór i my chcemy pokazywać was jako wzór i uczyć się od was, a jednocześnie z was korzystać. Tak naprawdę polski rząd wspiera rolników, jeśli chodzi o nawozy, 4 miliardy dla polskich gospodarstw, 420 tysięcy wniosków, wypłacone już ponad miliard, więc niezwykłe wsparcie, ale to nie wszystko. Wy pokazujecie, co produkować, jak budować bezpieczeństwo żywnościowe, transport i w przyszłości handel i chcielibyśmy z panem posłem, z panem ministrem Kowalskim, żebyśmy wspólnymi siłami budowali polski skup i polskie przetwórstwo i polski handel, bo często zagraniczne sieci sklepów dzisiaj budują panikę wśród obywateli, pokazując, że nie ma produktu, że nie ma cukru, że jest zalew na przykład zboża ukraińskiego, a cóż to jest za wolumen? 600 tysięcy ton do 35 milionów ton, które są produkowane w Polsce, więc jest to histeria i rosyjska propaganda, która ma destabilizować państwo polskie i dzięki państwu, dzięki tej doskonałej logistyce i współpracy chcemy zbudować to, z czego śmiano się przez lata. Odbudować polski kapitał w polskim handlu, w polskim przetwórstwie, by polski producent nie był tylko producentem surowca, aby był producentem surowca, który później jest przetwarzany w Polsce i później trafia do polskiego sklepu, a później polski obywatel gotuje z tych produktów polski obiad. To jest nasz cel. Dzięki temu żywność będzie tania, dzięki temu będzie w Polsce żyło się dobrze i bezpiecznie. Mogę, szanowni państwo, na koniec powiedzieć, że na pewno nie jesteśmy z cukru i ten deszcz, który się właśnie rozpadał, jest dla nas nawet przyjemny. Ja się przede wszystkim cieszę i chcę podziękować panu ministrowi Kaczmarczykowi za to, że jest przyjacielem Kietrza, że jest przyjacielem powiatu głubczyckiego. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję. To jest, jestem dumny, że nie tylko posłem, ale wiceministrem rolnictwa jest prawdziwy rolnik, bo Norbert Kaczmarczyk należy do tego młodego pokolenia polskich polityków, polskich parlamentarzystów. Jest to jego druga kadencja. Sam osobiście uczę się spraw związanych właśnie z rolnictwem od pana Norberta Kaczmarczyka, jak i od pana Tomasza Ognistego, który reprezentuje stronę społeczną. Jestem dumny, że pan Norbert Kaczmarczyk przyjechał tutaj i dzisiaj, właśnie za chwilę idziemy rozmawiać wspólnie z rolnikami indywidualnymi, aby rozmawiać o tym, co jest wielkim planem Norberta Kaczmarczyka, wsparcie polskiego przetwórstwa. Chcę wszystkim rolnikom z województwa polskiego powiedzieć jedno. Zgłaszajcie się, piszcie do Ministerstwa Rolnictwa. Jest możliwość pozyskania dużych dotacji, nawet 2,5 miliona złotych na tworzenie lokalnych grup producenckich. Wszystkie informacje są na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa. To jest wielki plan pana ministra Kaczmarczyka, ale w tym miejscu nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował. Z jednej strony również władzom kombinatu rolnego Kietrz za świetnie zarządzaną spółkę, która jest cały czas na plusie, która jest wielkim wsparciem dla polskiego sektora rolnego, jak i dwóm wicepremierom, premierowi
Jarosławowi Jackowi Sasinowi i premierowi Henrykowi Kowalczykowi, których wspólne porozumienie doprowadziło do tego, że rozpoczął się realny proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, Krajowego Holdingu, której częścią jest właśnie kombinat Kietrz. W tym miejscu również moje wyrazy uznania dla mojego kolegi z Ministerstwa Aktywów Państwowych, pana wiceministra Andrzeja Śliwki. Ich determinacja, tych ostatnich kilkunastu miesięcy, z czym miałem okazję być przy rozpoczęciu tego procesu, kiedy byłem w Ministerstwie Aktywów Państwowych, doprowadziła do tego, że dzisiaj jesteśmy i rozmawiamy o rozwoju Kietrza. O rozwoju Kietrza. Jest z nami również pani Elżbieta Słodkowska, która razem z Tomaszem Ognistym wspierają mnie w walce o odbudowę linii kolejowej Racibórz, Głubczyce, Racławice Śląskie. To jest projekt, który zainicjowaliśmy razem z wiceministrem Michałem Wosiem. Oczywiście to też jest projekt, który będzie bardzo pozytywny dla wszystkich rolników indywidualnych, również dla kombinatu, ponieważ to zresztą pan Tomasz Ognisty pięknie powiedział na koniec. I w tym momencie odbudowa tej linii sprawiłaby, że byłoby takie okno na porty, prawda? Okno na świat powiatu głubczyckiego, bo całe te wszystkie płody i wszystko wytwórstwo opolskich rolników trafiałoby do portów i mogłoby być eksportowane. No, szanowni Państwo, jeszcze pan minister jeszcze coś chce dopowiedzieć. Chciałbym powiedzieć o niezwykle ważnej rzeczy, tak, na którą zapraszał mnie pan poseł Janusz Kowalski. Oczywiście. I to, o czym dzisiaj mówimy, jeżeli chodzi o polską energię, jeżeli chodzi o energię w rolnictwie, to niezwykle istotna dyskusja, bo jeżeli nie będzie energii w rolnictwie szeroko pojętej, to tak naprawdę będzie problem z produkcją, będzie problem z dystrybucją, będzie problem z dostępnością towarów na półkach. Pan minister Janusz Kowalski już od wielu lat mówi o bezpieczeństwie energetycznym i doskonale zdaję sobie sprawę, że to bezpieczeństwo energetyczne potrzebne jest również w rolnictwie. Dlatego zaprosił mnie na wtorkowy zespół parlamentarny, ale o szczegółach pan minister Kowalski. 2 sierpnia zapraszam Państwa, będziemy to transmitować online w naszych mediach społecznościowych. Są również media społecznościowe parlamentarnego zespołu do spraw suwerenności energetycznej. Godzina 12:00. Bardzo ważne spotkanie pod tytułem czy zimą będzie w Polsce węgiel, z prezesem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Po co? Po to, żeby porozmawiać, jak wygląda logistyka polskiego węgla, jak będzie wyglądać szczególnie dostarczanie węgla dla milionów polskich rodzin, dla dziesiątek tysięcy rodzin również w województwie opolskim z obszaru rolnictwa, które potrzebują surowca. Po to, tak jak pan minister słusznie powiedział, żeby część tej dezinformacji, która wpisuje się w dezinformację rosyjską, po to, żeby wywoływać panikę, była niwelowana. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Panie dziękuję przewodniczący, bardzo. Jeszcze ostatnie słowo, pan przewodniczący Tomasz Ognisty i ja ze swojej strony się pożegnam. Naprawdę to była bardzo ważna wizyta i dziękuję, szanowni Państwo. Ostatnie zdanie, pan Tomasz Ognisty. Panie ministrze, Solidarność Rolników Indywidualnych widzi to, co dzieje się w krajowym rolnictwie, to, co stworzy, to, co przedstawia Krajowa Grupa Spożywcza. I tutaj jest szansa na kolejny krok, żeby to rolnicy indywidualni byli również udziałowcami Krajowej Grupy Spożywczej, żeby w tym całym łańcuchu od momentu produkcji, od momentu zasiewu, zbioru, przechowywania, aż do przetworzenia, również rolnicy indywidualni byli w tym łańcuchu ubrani i z przysłowiowej jednej torebki mąki również rolnik indywidualny mógł uzyskać ten jeden grosz dywidendy przy sprzedaży. I to jest wniosek Solidarności Rolników Indywidualnych i myślę, że w tym kierunku będziemy razem pracować. Panie przewodniczący, oczywiście to są tak naprawdę standardy europejskie, żeby wytwórca produktu, rzeczywiście, żeby ten pieniądz szedł za nim. Jeżeli z owoców zrobimy dobry drzem i jest sprzedawany w innej lokalizacji, w innym województwie, to żeby te pieniądze w przyszłości szły również za rolnikiem. To jest niezwykle istotne i ten proces musimy rozpocząć, więc te rozmowy dzisiaj również przed nami i kolejne rozmowy przed nami we wtorek na zespole. Szanowni Państwo, to dla mnie zaszczyt, że byłem właśnie i jesteśmy świadkami dobrze rozumianego i tak powinien być skonstruowany dialog między stroną społeczną, rolnikami, przedsiębiorcami, związkiem zawodowym, administracją rządową, którą reprezentował Norbert Kaczmarczyk. Serdecznie pozdrawiamy z Kietrza, serdecznie pozdrawiam z województwa opolskiego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.